Michał Królik przed debiutem dla organizacji Genesis. E, Michał, powiedz mi, jak to się stało, że trafiłeś do tej organizacji i od kiedy wiesz o tym, że będziesz tu walczył? E, witam wszystkich. O gali Genesis dowiedziałem się jakieś 6-7 tygodni temu. Załatwił mi to mój menadżer Artur Gwóźdź, podczas kiedy byłem na obozie w Artnoksie, to było gdzieś na... Koniec września, początek października, zorganizowany obóz we Wrocławiu. Pojechałem sobie tam na sparingi, bo się szykowałem do innej walki. No i wtedy Artur już powiedział mi, że tam najprawdopodobniej będzie walka na Genesis. No i razem z Arturem stwierdziliśmy, że podejmujemy to, bierzemy tą walkę. Ja od razu powiedziałem, że jestem chętny na tą walkę, no i... Jak Artur przypieczętował, że walka już jest na 100%, to miałem gdzieś z 5 tygodni, żeby się przygotować do organizacji i do walki na gali Genesis. Miałeś już okazję walczyć na gołe pięści? Nie, nie musiały być to też walki sportowe? Zdarzyło się, no zdarzyło się, no chyba każdy miał takie życiowe, że tak powiem, solóweczki. A przygotowania mówisz, że 6-7 tygodni jak wyglądały? Jakoś specyficznie dużo trenowałeś bez rękawic? Yy, dużo, tak, tak, jeżeli dowiedziałem się o walce, no to już praktycznie odłożyłem duże rękawice, no i trenowałem głównie w rękawiczkach do MMA, no a wiadomo im bliżej walki, to tym tarczę to już bez rękawic, żeby precyzyjnie zadawać ciosy. Nie boisz się jakichś kontuzji związanych z tym, że walczysz bez rękawic? Nie boję się, no jeżeli wchodzę do areny walk na gołe pięści, no to liczę się z tym, że Mogę sobie połamać ręce, także ja jestem przygotowany. Polisa ubezpieczeniowa wzięta, także wchodzę i robimy robotę. Dobrze znacie się z Bartkiem Batrą? Jakbyś mógł powiedzieć, jakie on ma mocne strony i czego będziesz musiał się obawiać w walce z nim. Z Bartkiem znamy się dobrze. No, jakie ma mocne strony? No. Bardziej to. On bardziej w Muay Thai dużo kopie, a no tyle nie ma kopnięć. Wydaje mi się, że. No, ma swoje strony, no może ręce, ręce, jeśli chodzi o ręce, wydaje mi się, że no mam mocniejsze ręce od niego, jestem bardziej lepiej poukładany boksersko. No i na tym będziemy bazować, także no, jeśli chodzi o Bartka, no to pewnie jest twardym zawodnikiem, to na pewno. No i doświadczonym, także mi jako zawodnikowi odpowiada jego styl walki i jako on jako zawodnik, także na pewno damy doskonałą walkę i skradniemy widowisko. I powiedz mi, tak, jeszcze, jak sobie wizualizujesz ten pojedynek? Chciałbyś go skończyć przed czasem, czy jednak przewidujesz, że to może się skończyć decyzją sędziów? Jeśli chodzi o to, no to walki na G5, no to wiadomo, że tutaj każdy cios to jest na wagę złota. Także no liczę, że ta walka się skończy przed czasem, no bo to jest. Różnie to bywa, raz może gdzieś tam sędzia przerwać walkę, bo jakieś rozcięcie, lub gdzieś połama na rękę. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I walkę ja zamierzam tak samo skończyć przed czasem. Powiedz jeszcze na zakończenie, jak wygląda twoja sytuacja z karierą w kickboxingu, bo jesteś najlepszy w swojej kategorii wagowej, ale rzadko cię możemy ostatnio oglądać. Czy jest jakaś możliwość, że niedługo cię zobaczymy na ringu? Jeśli chodzi o kickboxing zawodowy, no to jak widać, no. Umarł na obecną chwilę. Jeszcze ta pandemia cała, no to tym bardziej zabrała cały kickboxing. Miałem mieć walkę na jednej gali właśnie 3 października, no ale oczywiście dostałem propozycję, no i nie przystałem na tym i od razu przypieczętowałem, że chcę walczyć na gali Genesis. No bo jest to na razie najlepsza oferta, no i na obecną sytuację no to chcę być w tej organizacji. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.